Wciąż czuję pocałunek doktora Cisnerosa. Delikatny i czuły. Taki jak pocałunki Juana Miguela. Boże, co ze mną będzie? Nie mogę kochać ich obu. Mam w głowie mętlik. Wyobrażam sobie doktora Cisnerosa jako Juana Miguela. Dotknęłam tylko jego twarzy, ale bardzo chciałabym go ujrzeć. Można? Kto to? To ja, Elsa. Elsa? Nie do wiary. Minęło tyle czasu. Bardzo chciałam się z tobą zobaczyć. Kiedy weszłam, byłaś pogrążona w myślach. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Dobrze, że przyszłaś, bo przestanę myśleć o głupstwach. Utniemy sobie długą pogawędkę. Czekam na ciebie. Chcę, byś wypisał Mariciui, żebym mogła zabrać ją do domu. Bardzo pragnie być z synem. Oddasz mi tę przysługę? Czemu pan nic nie mówi? Wiem, że to pan, doktorze Cisneros. Twoja mama powiedziała, że chcesz wracać do domu. Nic nie sprawiłoby mi większej przyjemności. Mogłabym wziąć synka w ramiona. Tak bardzo za nim tęsknię. Więc mam dla ciebie dobrą wiadomość. Wypiszę cię, byś mogła do niego wrócić. Naprawdę? Bardzo dziękuję. To Candelaria. Nie pytam, jak się miewacie, bo widać, że dobrze. Wszystko ci wytłumaczę. Ja powinienem to zrobić. Mnie nic pan nie musi tłumaczyć. Ale jeśli chce pan mojej rady, to lepiej nie całujcie się tam, gdzie ktoś was może zobaczyć. Y tengan cuidado de estarse besando donde alguien los pueda ver. Nie zawstydzaj mnie. Ucałowałam doktora z radości. Z radości? Doktor Cisneros jeszcze dziś mnie wypisze. Naprawdę? Tak. Bogu dzięki. Gracias, Dios mío. Można? Proszę. Co się tacy weseli? Doktor Cisneros dziś mnie wypisze. Wspaniała wiadomość. Znowu będziemy razem. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Znów wezmę mojego synka w ramiona. Dziękujemy za wszystko, co pan dla nas zrobił, doktorze. Zwłaszcza dla naszej córki. Nagrodą dla mnie jest to, że na jej twarzy znów zagościł uśmiech. Ja też dziękuję panu za tyle poświęcenia. Ładnie to powiedziałaś. Mogą państwo iść załatwić formalności. Ja przygotuję wypis. I jeszcze raz dziękuję, doktorze. Zaraz wrócę, kochanie. Posłuchaj,
Lepiej będzie, jeśli pierwsza pojadę do domu i wszystko przygotuję na twój powrót. Juanito będzie czekał wykąpany i wypachniony. Co za radość. Pomogę ci. No to pójdę już. Do zobaczenia. Bądź grzeczna. Dziękuję. Niech mnie pan nie odprowadza. Znam drogę. Cieszę się, że jesteś szczęśliwa. Kiedy pana nie ma, mam w głowie mętlik. A kiedy jest pan blisko, czuję się podekscytowana i mętlik staje się jeszcze większy. Lepiej, żeby pan już poszedł. Nie. Tak. Proszę wyjść. Już dobrze. Kurczę, to straszne. Nie mam wątpliwości. Mogę cię zdobyć, ukochana. Nieważne, jak długo to potrwa. Wrócisz do mnie i zgodzisz się, bym przywrócił światło w twoich oczach. I będziemy żyli szczęśliwi razem z naszymi dziećmi. Kto to? Wybacz, ale jestem taka podniecona, że sama nie wiem, co robię. Nie chciałam trzasnąć drzwiami, przepraszam. Jestem taka szczęśliwa. Doktor Cisneros już mnie wypisał. Wspaniała wiadomość. Teraz rozumiem, dlaczego tak się uśmiechasz. Ten doktor jest naprawdę uroczy. Wiesz, że to bardzo przystojny mężczyzna? Mama mi powiedziała. Jestem nim zafascynowana. Od żadnego mężczyzny nie usłyszałam jeszcze tylu pochlebstw. Jak to? Nie rozumiem. Doktor Cisneros sprawi ci komplementy? Ciągle. W kółko powtarza, że jestem bardzo ładna. Przed chwilą powiedział, że we mnie każdy mógłby się zakochać. Tak ci powiedział? Tak. Podrywa mnie. Ale jestem przyzwoitą dziewczyną. I on to czuje. Wiesz, o co mi chodzi? Nie. O czym ty mówisz? Doktor Cisneros jest taki przystojny, że mógłby mieć każdą. Ale ja nie jestem taka. Słyszałam, co o nim mówiły pielęgniarki. Plotkowały, że jak motylek próba z kwiatka na kwiatek i że żadnej nie przepuści. Wyobraź sobie. A ponieważ dużo podróżuje, na pewno w każdym mieście ma narzeczoną. Uwodzi pacjentki, lekarki, pielęgniarki. I jak popadnie? Wierzysz w to? Oczywiście. Na szczęście my nie jesteśmy takie głupie, żeby dać się usiedlić facetowi pokroju Pabla Cisnerosa. Prawda, przyjaciółko? Zaczynam wierzyć, że znów zdobędę miłość i zaufanie Marichuy. Nie poczułeś się zazdrosny o Cisnerosa? Wolę nie odpowiadać na to pytanie. Kiedy Marichuy dowie się, że to ty? Kiedy pokocha Pabla Cisnerosa równie mocno jak Juana Miguela San Romana? Mówi inspektor Simaro. Proszę natychmiast stawić się z żoną na komisariacie. Zawiadomię Beatriz i zaraz tam będziemy. Zabawiłaś się u Marichuy? Owszem. Nie wystarczy jej już Juan Miguel. Ma również chrapkę na Pabla Cisnerosa. Lecz ty zawsze zjawiasz się w porę, żeby pozbawić ją złudzeń. Szczęka jej opadła.
Na pewno nienawidzi teraz swojego doktorka, bo tak go nazywa.